Siema, siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym odcinku. To będzie ostatni odcinek z Głębi Otchłani. Udało się pokonać bossa. Powiem wam, że chciałem, kurde, nagrać film. Ale ktoś go dobił, zanim zdążyłem odpalić nagrywanie, więc troszeczkę lipa. To jest drugi boss. Próbujemy go pokonać przed końcem eventu, ale raczej wątpię, żeby się udało. Także w tym odcinku będziemy po prostu starać się wykręcić największe obrażenia i to w sumie tyle. Co do reliktów, to ulepszyłem prawie na full ten. Tutaj zostawiłem, bo to kosztowało 300 tysięcy, więc uznałem, że lepiej będzie ulepszyć supporty i magów. I tak właśnie zrobiłem. Ulepszyłem tych i tych. I dzisiaj będziemy sobie próbować robić jak największe obrażenia. Zostawiłem sobie jeden slocik, bo pomagałem tam ludziom zdobywać te ósemki, nie? Żeby mogli sobie wbić ten ostatni tytuł. Jak widzicie, mi się udało. I w sumie spoko. Z tych scrolli, co tam były, nic nie dostałem zupełnie. Także warto było. Dobra, zrobimy sobie bossa. Raczej to będzie mega krótki odcinek. Zobaczymy. Jak my to rozwiążemy. Powiem wam, że żałuję troszkę, że nie mam bliźniaków. Myślę, że zrobię sobie ich chociaż na Elite Plus, żeby mieć po prostu na głębie, nie? Żeby na finałowego bossa mieć. Zrobimy tak. Dam, wiecie, full DPS. Zrobimy tak i myślę, że dam tego. Zrobimy jakoś w ten sposób. I zobaczmy, jakie będą obrażenia. Energii troszkę mam, a zobaczymy. Mój rekord to chyba, nie wiem, 200 milionów, ponad 250, coś w tym stylu. Jakoś tak. Zobaczymy, jak to będzie. Jak mi nie pójdzie, to myślę, że zamiast Rowana dam Talin, żeby troszeczkę leczyła. Ja się zastanawiam, czy ulti od bliźniaków ściąga ten debuffek. Ja zastanawiam. 157, ale lipa. Katastrofa, powiem wam. Istna katastrofa. Dobra, zamiast Rowana dam ten. Dam Talin. Może... Ogólnie mam taki problem. Nie, może Roskę jeszcze damy? Roska tutaj będzie dobra. Za kogo dałbym Roskę? Może za... O, za Ferala nie, bo on obniża obrażenia. Może za Gwinet? Spróbujemy za Gwinet. I spróbujemy w ten sposób. Zobaczmy. Nie, ta idzie do Talin. Troszkę dziwne. Biorąc pod uwagę, że ten... Że nie mam zrobionych full tych reliktów na nich. Więc zobaczmy. Ja, czy da się w ogóle wytrzymać do końca walki? To jest w ogóle taka możliwość. Chociaż w sumie. 165. Masakra, nie pamiętam, jakim składem miałem ponad 200. Może spróbujemy po prostu full tych. Full tych damy. Może dam tego. Zobaczmy w ten sposób. Full depsów, full strażników. I zobaczmy, jak mi pójdzie. Ale szybko zginęli. Dobra, jednak nie. Jednak nie. Może damy jedną Talin? Dam nas tego. W ten sposób. Ogólnie to się wypstrykamy całkowicie z energii dzisiaj. Chociaż nie, zostawię, żeby ludziom pomagać. Także zrobimy tylko strażnikami, a resztę przeznaczę, żeby ludziom te ósemki pomóc zdobyć. Żeby mieli tą rangę ostatnią. Tytuł. Jak to woli. No lipa. Jeszcze mniej. Może spróbujemy w ten sposób. W sumie nie ma zbyt dużego wyboru, szczerze mówiąc. I zrobimy może tak. Zostawię tą Talin. Jakbym miał bliźniaki, to myślę, że było zdecydowanie lepiej.
Dlatego muszę troszeczkę w nich zainwestować, chociaż na tą Elite Plus, nie? Żebym mógł ich tu używać i to tyle. Wiecie co jest najgorsze? Że dałem specjalnie tego Keltura, żeby zginął i żeby ten... A on ginie jako ostatni. I jak teraz? 110. Spadają mi obrażenia. Dobra, kogo teraz damy? Damy teraz Rowana. Kurde, ja zapomniałem o Cecilii całkowicie. Ale jestem głupi. Masakra. Całkowicie o Cecilii zapomniałem. Dlatego tak słabo mi szło. Na nic, trudno. Zapomniałem o Cecilii, nie? Nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że poza głębią zupełnie jej nie używam. Także tego. Jakbym ją użył, to by było zdecydowanie inaczej. No ale cóż. Ezzy w sumie też tutaj może być spoko. Patrz, jaka różnica jest, nie? Z Cecilią. Masakra, ale spieprzyłem. A, trudno. Jak teraz? No właśnie. No właśnie, sama Cecilia tutaj robi robotę. Dobra, zamiast Rowana damy Oscara. Zobaczmy. Czy będzie jakaś zmiana? Ale żal, nie? Masakra. Całkowicie zapomniałem, że Cecilia istnieje, nie? Lipa, szkoda, że zginęła. Kurde, jestem ciekaw, jakbym zrobił obrażenia z full składem takim mocnym. Jaki żal. Mój błąd po prostu. No, znowu prawie 200. Dobra, kogo możemy dać? Wurka jeszcze mam. Wurka i... tego. Jakiegoś supporta dowalimy. Dowalimy... Rowana. Jo. Tego damy tu. W ten sposób. Final Battle. W sumie mogłem dać ten Cecilię nad tym, nad Rowanem. Wtedy miałaby większe obrażenia i otrzymywałaby by też mniejsze. A, trudno. I don't care. Jak mi zostanie energii, to tak zrobimy. Ale popełniłem mega masakrycznie duży błąd, nie? Zapominając o tej Cecilii. Masakra jakaś. Teraz chyba będzie ponad 200, nie? O. Jakbym użył główny skład do tego ten, Cecilia, to bym takie obrażenia zrobił, że masakra. Dobra. Może zrobimy tak, plus... plus ten. Zobaczmy. Jak mi pójdzie. No i lipka. 116. No nic. To było na tyle chyba, panie i panowie. Poczekam, aż mi się troszeczkę energia zregeneruje i wieczorkiem będę pomagał jeszcze ludziom zrobić te ósemki. Także to by było na tyle. Zapraszam was na polską grupę poświęconą Arence, jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem i zapraszam was też o 20 na kolejny stream. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie, ho.